Cześć, jestem Tomaszem Niziołkiem, aha, to jest Pastwisko. Pastwisko, na którym są ze mną Eleanor Gray. W zielonym gaju ptaszki śpiewają. W zielonym gaju. Na wstępie wielkie dzięki i pozdrowienia dla kanału Prokuratura. To właśnie od nich dowiedziałem się o chłopakach z Poznania. W Pastwisku wiele się dzieje, z tygodnia na tydzień są świetne kapele. Nie mogę doczekać się każdej kolejnej ekipy, którą będę wam przedstawiał. No, w tym tygodniu jest to Eleanor Gray, a kto za tydzień dowiedzie się na końcu odcinka. Natomiast dla tych, którzy jeszcze poprzedniego epizodu nie widzieli, zapraszam do Straight Jack Cat. Co nieco już o Eleanor Gray usłyszałem, ale to, czego dowiaduję się na bieżąco, no to są same ciekawostki. Wyobraźcie sobie, że byli na przykład na 18 May Day Rock Festival, ulubieńcami publiczności, zdobyli tam właśnie nagrodę publiczności. Ponadto zostali zaproszeni przez Radiową Trójkę do nagrania koncertu w studio Agnieszki Osieckiej. To, co ostatnio najbardziej chyba im się udało i co najbardziej mnie zelektryzowało, to czeski festiwal Radgast Lichen. Wyobraźcie sobie, że w tym festiwalu zmiażdżyli lekką ręką 500 konkurentów, no i wygrywali w finale zdecydowanie. Z 22 głosów jury otrzymali aż 19. Czemu tak się tym ekscytuje? Otóż po tym zwycięstwie Eleanor Gray może być całkiem głośno. Czechy przynajmniej stoi przed nimi otworem. Wyobraźcie sobie, że między innymi dzięki temu zwycięstwu mogą wystąpić z takimi gwiazdami jak The Exploited, Nightwish czy Black Label Society. Taka reklama była, że zacząłem grzebać. Kimże oni są, skąd się wzięli? W teraźniejszym składzie działają od 2012 roku. Gdzieś tam wcześniej chyba już poplumkiwali gdzieniegdzie, ale za bardzo nie chcą wracać do tego. Mówią, że to był taki okres burz, okres transformacji. Poszukiwali swojej drogi i to, co czynili wtedy, nie bardzo może przystaje do tego, co robią teraz. Tak więc stosują technikę grubej kreski i mówią 2012, wtedy się wzięliśmy. Koncertowali m.in. z Lux Torpedo, My Riot, I Am Giant, czy tam z takich gwiazdorskich kapel z Pawłem Małoszyńskim. No i właśnie on powiedział, że nazwa mu się bardzo podoba. Podobno na przywitanie nie powiedział cześć, tylko powiedział świetną macie nazwę, kojarzy mi się z Herbatą i Saszą Gray. Nie wiem czy na serio, ale panowie mówili, że mieli na początku nazywać się Solid State Logic, a ja się cieszę, że jednak jest Eleanor Gray. Ekipa gra melodyjnego rocka, słychać tam przeróżne inspiracje, ale nie jest to ewidentne wzorowanie się na jednym czy dwóch zespołach. Ze swoją twórczością robią takie rzeczy, że mimo tego, że słyszysz gdzieś tu taki zespół, to taki zespół, to jednak to wszystko jest absolutnie ich, tylko i wyłącznie. W zespole tworzą Alan Garstecki wokal, Marcin Łatko bas, Jacek Idźkowski gitara, Jarek Majer gitara i Daniel Maliszewski perkusja. Zanim zacznę, złapię ich za słowo. Sami mówią o sobie, że zawsze 120% z siebie dają, są absolutnymi profesjonalistami, a za samą możliwość grania oddaliby ostatnią złotówkę. No panowie, dajcie tę złotówkę na płytę, wydajcie ją w końcu, a potem sobie bądźcie tymi milionerami. Może przejdźmy do konkretnych utworów, które panowie mi udostępnili, żebym i wam je zaprezentował, mimo iż jest ich tylko 5, to stanowią bardzo fajny przekrój przez to, jak Eleanor Gray brzmią. Nie wiem, jak wyglądało to przed 2012, no ale to, co mamy teraz, ja na swoje potrzeby troszkę dzielę na takie dwa nurty. Przedstawicielem jednego nurtu jest przede wszystkim Walking on the Clouds. To jest przedstawiciel idealny takiego nurtu pozytywnego w twórczości poznaniaków. No to jest takie cholerstwo, które gdzieś tam włazi pod skórę, idzie tutaj aż do głowy i tam zostaje. Powiem wam, że trudniej się tego pozbyć niż łupieżu. Przeprowadziliśmy eksperyment. To ucho słuchało zwykłej muzyki. Jest szare i nijakie, trochę smutne. To ucho natomiast słuchało Eleanor Gray Walking on the Clouds. Wow! Z
jest niesamowicie pozytywny ładunek, głównie dzięki tym gitarom, gitarowe granie, które od samego początku idzie dwutorowo, jedno takie nieco niższe brzmienia i górne rejestry w tle, przed zwrotką, między zwrotkami, bardzo świetnie to nastraja słuchacza. Wszystko to w połączeniu z tym optymistycznym tekstem, z taką nadzieją na jutro, powoduje, że przyjemnie się do tego wraca, no i faktycznie ta piosenka tkwi cały czas w człowieku. Kolejnym numerem z tego pozytywnego nurtu będzie Cold Front. Dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsze to znów ta gitara, no gdzieś tam sobie plunka, te takie wysokie nutki, struna ta najwyższa jest trącana w bardzo przyjemny sposób. No i perkusja, perkusista to tam wymiata absolutnie. Zarówno w Cold Front, jak i w Walking on the Clouds, wsłuchajcie się w ten majstersztyk, jakim jest perkusyjna gra. Polecam wam taki smaczek, jakim jest Walking on the Clouds, przejście perkusyjne ze zwrotki do refrenu, no i w ogóle cała gra perkusyjna w tym kawałku. Natomiast w Cold Front samo takie przyspieszone marszowe tętno, które nadaje niesamowitego rytmu kawałkowi. Brawo, perkusja, brawo! Trzeci utwór to Let Me. Przygotowując się do tego odcinka, przesłuchałem m.in. wypowiedź bardzo krótką Piotra Stelmacha z Radiowej Trójki, który właśnie opowiadał o Eleanor Gray. Powiedział on wtedy: panowie, za dużo Ameryki, za mało siebie. A gówno prawda. Tu w Let Me, w refrenie, czuć świat i to jest taki świat, którego brakuje w polskich kompozycjach. Może reszta, może zwrotki gdzieś tam nie są tak nagrane, jak powinno być. Nie jest to taka produkcja, jakby się chciało. Do tutaj, do Ameryki i do świata jest daleko, no ale w refrenie jest super. To wszystko idzie gdzieś na bok. Sama kompozycja i jeszcze potem ta końcówka w kawałku, którą tam mamy. No ekstra, ekstra, naprawdę. Eleanor Gray z łatwością odeprze taki zarzut: o, za dużo Ameryki, za dużo Ameryki. Jest wiele zespołów, które grają, powiedzmy, tę Amerykę, jak to Piotr Stelmach ujął, no ale one nie mają do zaprezentowania nic poza tym. Natomiast jeśli idzie o Eleanor Gray, no to tutaj wszystko ładnie się łączy. Oni mają atut, żeby grać tę Amerykę. Więc dajmy im spokój. Niech robią to, co robią najlepiej i tak, jak chcą. Kolejny utwór, If You Wanna. Już w Let Me słyszymy taką lekką odmianę nastroju. To jest właśnie wstęp do tego drugiego nurtu. Może on nie jest taki bardziej jakiś mroczny czy ponury. Może bardziej refleksyjny, jakiś taki zmuszający do ponownej analizy utworów. To już nie jest taki hura optymizm. Tutaj i teksty, i muzyka wymagają większego zaangażowania od słuchacza. Są bardziej... wymagające? Dochodzimy do końca, it's over. Kolejny numer, It's Over, ostatni, który wam prezentuję, no to już jest rozkwit tego mroku. Właśnie o mroku już tutaj można mówić. Wsłuchajcie się w tekst, wsłuchajcie się w muzykę. Zaczyna się spokojnie, ale potem jest już potężny refren, który daje nam taką zastanawiającą dawkę emocji. No już pachnie takim zastanowieniem właśnie, takim...
zmaganiem z życiem, z losem, gdzieś tam staniem na krawędzi poczytalności, staniem na krawędzi wytrzymałości ludzkiej. No i tekstowo gdzieś tam jakieś odwołanie do Jezusa. Troszkę kojarzy mi się z I'm Not Jesus, Corey'a Taylora i Apokaliptyki. Ten numer pokazuje, jakie możliwości ma Eleanor Gray. Nie tylko optymistyczne kawałki jak Walking on the Clouds, ale właśnie tak jak tutaj It's Over. Gdybyśmy wzięli taką przykładową oś i na tej osi chcieli zaznaczyć optymistyczne jako plus, te takie bardziej mroczne jako minus, oczywiście nie chodzi tutaj o wartościowanie, no to Walking on the Clouds zaznaczamy jak najbardziej po tej stronie, ale It's Over, no to jest absolutnie drugi biegun. Pusta, świetna, mocna końcówka z dodatkowym smaczkiem w postaci wokalu, który gdzieś tam wykracza na swoje absolutne pogranicza. Jeśli nie macie włączonych powiadomień, to tutaj gdzieś znajdziecie odnośnik do kawałka Hostage. On pozostaje właśnie w klimacie tego It's Over. Plus jeszcze gdzieś tutaj znajdziecie wprowadzające sobie linki do dwóch kawałków nagranych podczas prób, I Need You i Born to Believe. Myślę, że warto też z nimi się zapoznać. Podsumowując krótką analizę, chciałbym Was jak najpozytywniej nastroić do Eleanor Gray. Poznaniacy grają świetnie i potrafią to robić na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Czekam na ich płytę, ona się odwleka od wiosny 2014, dalej i ciągle dalej. Mam nadzieję, że w tym roku w końcu się jej doczekamy. Za jej produkcję wzięli się eksperci współpracujący z Irą czy z zespołem Ptaki. Jeżeli oni, wiedząc jak ma brzmieć rok, włożą tę wiedzę w płytę, no myślę, że będziemy mieli świetny krążek puszczany na okrągło. Nie ma prawa się znudzić, bo jest to tak energetyczna muzyka, ale też na takiej rozciągłości tematycznej, że każdy znajdzie coś dla siebie i na każdy nastrój, na każdą pogodę, na każdą fryzurę, na każdy makijaż. Czy chłop, czy baba, Eleanor Gray się nada. Okej, trzeba kończyć. Tradycyjnie ogłoszenie parafialne. Jeśli jesteście młodą, rockową, bądź motelową kapelą, na dole jest e-mail, piszcie na niego, bo bardzo chętnie opowiem właśnie o Was w kolejnych pastwiskach. Druga rzecz to małe ogłoszenie, jeśli idzie o RV Płyta Tygodnia jako seria. Kanał będzie trwał, pastwisko będzie trwało, natomiast sama seria Płyta Tygodnia zostaje chwilowo zawieszona. Mam jeszcze dwie płyty w zanadrzu, które chcę Wam przedstawić. Pierwsza to będzie The Plug Within kapeli Paradise Lost, natomiast później przedstawię Wam najnowszego Muse. Dlaczego tak postanowiłem? Otóż wyobraźcie sobie, zabrałem się za recenzję Mumford & Sons, który miał być w ten poniedziałek, no ale było to tak kiepskie i stwierdziłem, że oprócz tych dwóch nadchodzących krążków nie mam ochoty za bardzo Wam opowiadać o takich mizeriach. No poza tym chcę skupić się tutaj na młodych kapelach, jednak pastwisko daje mi o wiele więcej przyjemności, jemu chcę poświęcić sporo czasu. Trzymajcie rękę na pulsie, być może kiedyś wrócę do Płyty Tygodnia. Już za tydzień kolejna świetna młoda kapela, która zwróciła moją uwagę ciekawym rockowym brzmieniem, no i świetnym wokalem. Sonic Wave. Dzięki za dziś. Do zobaczenia. Ptaszki śpiewają, kra, kra, kra! To było głupie.